Witam Państwa serdecznie ponownie na Pawłowickich Polach. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, słońce wyszło zza chmur, więc myślę, że najlepszy czas, ażeby po raz kolejny zlustrować pola. Tutaj mamy plantację rzepaku, za chwilę przejdziemy również na położoną nieopodal plantację pszenicy ozimej. Przystąpmy zatem do lustracji. Jak widzimy, obsada rzepaku po zimie jest bardzo poprawna. Sprzyjały mu warunki. Mrozy nie były zbyt silne, okrywa śnieżna, choć niezbyt duża, ale uchroniła go przed wymarznięciami. Jak widzimy, wegetacja wiosenna rzepaku, ona już się zaczęła. Ta odbudowa rozety, tworzenie się rozety produkcyjnej już ma miejsce. Rzepak jest jedną z roślin, która najwcześniej zaczyna wegetację, w związku z czym on już to ciepło, które dotychczas mieliśmy, wykorzystał na to, ażeby rozpocząć budowę masy zielonej. Ten moment, który w tej chwili mamy, wskazuje, że już powinniśmy być po jednej, nawet w niektórych lokalizacjach kraju, po dwóch dawkach azotu. Wykopmy zatem jedną roślinę, żeby zobaczyć, jak wygląda korzeń. Widzimy tutaj liczne korzenie. One mają kolor biały. Te białe korzonki to jest tegoroczny, wiosenny już przyrost masy korzeniowej. Rzepak w okresie wegetacji wiosennej nie pogłębia systemu korzeniowego. On rozbudowuje tylko ten korzeń, który ma. Następuje tutaj z jednej strony rozbudowa, ale też regeneracja. Okres zimowy sprzyja podnoszeniu się gleby, tak zwanemu wysadzaniu, w czasie którego następuje uszkadzanie systemu korzeniowego. Pierwsza akcja wiosenna, pierwsze działania fizjologiczne tej rośliny skupiają się na regeneracji, rozbudowie korzenia. I gdybyśmy ten rzepak wykopali 2 tygodnie temu, to już byśmy zobaczyli pierwsze białe włośniki, pierwsze przyrosty systemu korzeniowego. Jest to pierwsza reakcja wiosenna rośliny. Przetnijmy jeszcze roślinę przez szyjkę korzeniową. I co tutaj widzimy? Deficyt boru, który mieliśmy w okresie jesieni, on nadal pozostaje. To, co się wtedy zadziało, to nie zginie, to pozostaje. Możemy tylko działać dalej na roślinę w dalszych etapach wzrostu. W tym okresie, jaki mamy teraz, po ruszeniu wegetacji, wykonujemy zabieg nawożenia dolistnego. Co w nim się powinno znaleźć? Oczywiście bor. Potrzeby rzepaku jako rośliny wybitnie borulnej są duże. W tym zabiegu pierwszym wiosennym powinniśmy dostarczyć około 200 g boru. Jest to druga z trzech dawek, które trafiają do tej rośliny. Co jeszcze? Bor nie tylko. Jak wspomniałem przed chwilą, roślina rozbudowuje system korzeniowy. To wybitnie energochłonny proces, dlatego potrzebuje fosforu. Jego pobranie z gleby w tym czasie jest niewielkie. Gleba jest jeszcze zimna, chłodna, zważywszy, że jest dosyć duża wilgotność. Pobranie tego składnika jest niewielkie. Warto zatem uzupełnić fosfor również dolistnie. Tutaj pomocny będzie nam nawóz Maximus Platinum Extra PK lub Extra PKMG. Rozeta produkcyjna rzepaku, taką jak tutaj widzimy, rozwija się dosyć harmonijnie. Ona jest mocno skompaktowana, dość krótka. W związku z czym to, co decyduje o wzroście wszystkich pędów, czyli auksyny, hormony roślinne, równo rozkładają się na wszystkie, zarówno napęd główny, jak i napędy boczne. Gdyby ta rozeta po jesieni była mocno wydłużona, wówczas mielibyśmy sytuację, w której dominowałby pęd główny. Pędy boczne rozwijałyby się dużo słabiej, czyli potencjalny możliwy plon do uzyskania byłby dużo niższy. Tym elementem, który powoduje, że rozeta rozwija się prawidłowo,
jest z jednej strony regulacja w formie chemicznych środków, z drugiej strony dostępność składnika, o którym już mówiłem, czyli azotu. Stąd to wczesne nawożenie azotowe w rzepaku ma tak duże znaczenie. Jeżeli, co w tym roku akurat nie ma miejsca, jest problem z pobieraniem azotu, bo jest na przykład duży deficyt wody w glebie, możemy zastosować rozwiązania nalistne typu chociażby Nitrospit 39. Wiosenna wegetacja rzepaku już ruszyła. Widzimy to po rozwiniętej rozecie produkcyjnej. To odpowiedni czas na wykonanie zabiegu dokarmiania dolistnego, o którym mówiłem przed chwilą. Ale nawożenie to nie wszystko. Warto również monitorować choroby i szkodniki, ponieważ ochrona oprócz nawożenia jest również istotnym czynnikiem plonotwórczym. Przejdźmy teraz na pola pszenicy ozimej. Przed nami kilkaset odmian pszenicy ozimej. Zobaczmy, jak ona przezimowała. Jak widzimy, uszkodzeń mrozowych nie ma. Delikatne przemrożenia na najstarszych liściach nie stanowią tutaj najmniejszego problemu. To, co widzieliśmy tutaj na jesieni, a co nadal ma miejsce, to słabe rozkrzewienie tych roślin. Aby wspomóc proces krzewienia, go zintensyfikować, powinniśmy już teraz wcześnie zastosować szybko działający azot. Mamy dostatecznie wilgotną glebę, możemy skorzystać z azotu wysiewanego. Gdyby tej wilgoci nie było, moglibyśmy sięgnąć po azot w formie płynnej, formie dolistnej. Zobaczmy, jak wygląda system korzeniowy tych roślin. Również tutaj widzimy białe korzonki. To już jest tegoroczny przyrost. On jest dużo mniejszy niż u rzepaku. Pszenica startuje nieco później, nieco wolniej. Ale już jest. System korzeniowy już rośnie. Tym bardziej jest to jak moment wskazujący na czas zastosowania azotu. Te rozwijające, regenerujące się rośliny potrzebują tego składnika, ażeby móc budować i masę korzeniową z jednej strony i regenerować oraz dokrzewiać się z drugiej strony. Oprócz azotu potrzebne są również inne składniki. Tak jak w przypadku rzepaku, do rozbudowy systemu korzeniowego konieczny jest fosfor. Pobieranie z gleby również utrudnione, dlatego w zabiegu dolistym nawóz PKMG jak najbardziej będzie odpowiedni. Co do tego mikroelementy z Maximusem Aminomicro zboża w dawce 0,5 kg na hektar. Maximus Platinum Extra PKMG 3 kg i 0,5 kg Maximusa Aminomicro odpowiednio wspomogą rośliny w tej wiosennej regeneracji. Ta roślina, którą tutaj widzimy, ma 3 rozkrzewienia. Nie jest to dużo, ale pszenica potrafi się dokrzewiać w okresie wiosennym. Gorsza nieco sytuacja jest u tej rośliny. Tu mamy tylko pęd główny, więc tutaj dokrzewienie jest wręcz nieodzowne, konieczne. Jak możemy tę roślinę zmobilizować do lepszego krzewienia? Oczywiście dostateczne odżywienie azotem jest tutaj warunkiem koniecznym, ale czas, jaki daje przyroda roślinie, jest dość krótki, więc ona będzie pędziła do góry. Żeby nieco ją przyhamować, stosujemy regulator wzrostu skracający, który przyhamuje nieco wzrost pędu głównego, z dodatkiem nawozu dolistnego fosforowego. Z naszej oferty jest to Maximus Platinum Extra P. 2 kg Maximusa Platinum Extra P w połączeniu ze środkiem, z regulatorem wzrostu powoduje, że roślina nieco przyhamowuje, fosfor zawarty w nawozie rozwija system korzeniowy, a w tym czasie następuje rozwój kolejnych źdźbeł po to, ażebyśmy uzyskali chociaż 4-5 źdźbeł bocznych, po to, ażeby mieć później z tego 2 w porywach, 3 kłosy w trakcie żniw.
Wegetacja wiosenna już ruszyła. To odpowiedni moment na lustrację, to odpowiedni również moment na wykonywanie pierwszych zabiegów nawożenia dolistnego. Są one kluczowe ze względu na wykorzystanie potencjału plonowania, jaki zbudowaliśmy na jesieni w rzepaku i ze względu na potencjał plonowania, jaki musimy zbudować w zbożach. Faza krzewienia, faza pierwszego kolanka, które będą za chwilę, są kluczowymi, jeśli chodzi o budowę tegoż potencjału. Na dzisiaj kończymy. Zapraszam Państwa za miesiąc na kolejne spotkanie na Pawłowickich Polach.